zdecydowany. To jest w ogóle trudny dogmat, bo z jednej strony masz takie League of Legends, widzę sezon pierwszy, tak? Okej, może o tym zaraz, bo Shadow'a z akcją, świetne kopnięcie! Ale Yuta wróci z powrotem na pozycję za pomocą flasha, teleportują tu zawodnicy piratów i znajdą pierwszą krew! Ona wyląduje do Demolesa i teraz Mac w zamieszaniu Exos na nim wycofa się do drużyny! I to jest chyba coś, co by ich zadowoliło, ta jedna eliminacja, nie będą szli dalej, chociaż Roberto z świetnym hakiem i widzimy, że pracy ściągnięty! Bez flasha Kamil, bez życia Kamil! 2-0 do piratów! I to był ten rozpęd, którego szukałeś. To było super zagranie od Robertosa, który na pewno uwierzył też w to, że nie upadnie w tej sytuacji, że mogą iść dalej. Ale wiedzą, że nie ma ktoś tu flasha i Jakob. Nawet on miał flasha, okej? Po prostu byli pewni, że szybko wysadzą rywala Lee Sin oraz LeBlanc. Mnóstwo. Jedna i druga drużyna walczy o kontrolę nad rzeką. Kopnięcie nie wie, czy przechodzić tym przesmykiem. No Jakob to zrobił i trochę się oddzielił. Heal zagrany, bo wie, że jest poza pozycją. Mac nie będzie w takim razie w tłuszkę. Kaszę dmuchał, leci do przodu, ale w sporych tarapatach również jego sojusznik. Ale Addison na tej Zai nie tylko ratuje się ultimate'em, ale skosi z Feverstorm dwóch rywali. 5-0 dla piratów. Zobacz, że Jakob nie wytrzymał, zdecydował się na podjęcie trochę bardziej ofensywnej pozycji, trochę bardziej nierozważnej. No i został za to dotkliwie pokarany, ale nawet tam trudno śmieli piraci z tym, żeby go wyeliminować. Teraz jeszcze Yuta, goniony przez zawodników Pirate Sport, zgładzony przed samym Baronem u jego progu, a to oczywiście oznacza, że po tego Barona sięgną piraci. I teraz nie wiem, czy nawet kopnięcie może na to zreagować, bo bez, gdyby Ultimate był od Seraphine, był od Gina, mogliby jeszcze trochę rabanu zrobić, ale widzimy, że za Lee Sangiem pogoni do Moles i jak widać w krwi mu skrytobójstwo wrze. Zupełnie. Tak, w Lee Sinie trzeba mieć zaufanie do swoich możliwości. I Lee Sin skaluje się z graczem, bez dwóch zdań. I trzeba mieć takie przekonanie, że po prostu ta kombinacja wyjdzie szybko, inaczej idzie wolno. A teraz Lee Sang z ogromnymi problemami. I Lissandra nie powinna dawać się tak wyłapywać. To jest on problem w bazie. Świetny ultimate od Sierpiego, ale ta przewaga piratów jest wystarczająca, że przetrwają ten atak i odpowiedzą nie jeszcze lepszą ripostą. Co tu wyprawiają? Jakob ściągnięty, przeszpulony tymi pirukami i na pierwszym na szorze, zaledwie w 27 minucie, piraci obejmą prowadzenie. Zobacz, że Mac jeszcze tankuje ten turret. Nie ma w ogóle mowy o tym, żeby zgładzić te miniony. Yuta, może w Comil and Friends raz to zrobił na Viego, ale nie tym razem. Piraci zbyt mocni na mapie numer 1.